Cześć wszystkim, z tej strony Ula. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją najnowszą i zdecydowanie najsłodszą żywiczkę w kolekcji. Poznajcie planktona. Ten przeuroczy żrebak szetlandzki w skali traditional został wyrzeźbiony i pomalowany przez mojego przyjaciela Aleksandra Frede, działającego jako Dark Pegasus Studio. Model powstał w kolaboracji z Leo z Koni Miniatures. Linki do profili wspomnianych artystów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Plankton to pierwsza edycja żywiczna wypuszczona przez Aleksandra, ale na pewno nie ostatnia. Zostańcie do końca, to pokażę Wam coś fajnego. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jakości rzeźby i odlewu, choć nie spodziewałabym się po olku niczego innego. Pełen profesjonalizm. Rzeźba przedstawia młodziutkiego ogierka, który słodko i spokojnie sobie śpi. Nieskromnie przyznam, że jestem pomysłodawczynią jego imienia, więc ten maluch ma naprawdę szczególne miejsce w moim serduszku. I oczywiście na półce. Jego imponujące wymiary wynoszą kolejno 8 cm długości, 6 cm szerokości i 2 cm wysokości. Tak wygląda przy standardowym źrebaku szlejś. Aż ciężko uwierzyć, że jest w skali traditional, prawda? No cóż, w rzeczywistości źrebięta szetlandzkie też są naprawdę malutkie. Plankton poza urokiem osobistym wyposażony jest w cały pakiet detali. Jego tycie kopytka mają strzałki, uszka są mega puchate, a ta mordka, no idzie się rozpłynąć. I jak już jesteśmy w temacie, jego główka jest pełnowymiarowa z obu stron. Jeśli mam być szczera, to ta druga strona jest według mnie nawet bardziej urocza. No popatrzcie na tą wargę. Bok, na którym maluch leży, jest wypłaszczony i ma wycięte napisy. Nazwę modelu, numer kopii oraz podpis autorów. Moja kopia przyjechała już pomalowana i to przez te same ręce, które go wyrzeźbiły. Zresztą osoby, które śledzą mnie dłużej, na pewno wiedzą, że absolutnie uwielbiam pracę Aleksandra. Mój maluch jest maści kasztanowatej Tobiano, a pięknie wykonane malowanie tylko podkreśla jego wszystkie detale i niesamowity urok. Plankton to model typowo do zdjęć i cieszenia oka. Gdziekolwiek się go nie położy, wygląda dobrze ze wszystkich stron. Mech, trawa, piasek czy stajenna diorama, limitem jest tylko Wasza wyobraźnia. Będzie doskonały dla miłośników fotografii miniatur i uroczych zwierzątek. Przez swoją pozę i dużą ilość puszku nie nada się niestety do prezentowania akcesoriów. Choć zrobienie takich, które będą na niego pasować, brzmi jak fajne wyzwanie. Plankton jest sprzedawany jako niepomalowane egzemplarze po wstępnym preppingu. To znaczy, że przed malowaniem mogą wymagać jeszcze odrobinę pracy. Cena takiego malucha to 50 euro. Po więcej informacji na temat zakupu odsyłam Was do kontaktu z autorem rzeźby. Wszystkie linki są oczywiście w opisie pod filmem. I stop, tutaj robię małą przypominajkę dla osób nowych w hobby i w kolekcjonowaniu modeli Artist Resin. Na moim kanale jest cały film omawiający, czym są modele żywiczne, jak powstają i skąd się bierze ich wyższa w stosunku do plastikowych cena. Ale chwila, to jeszcze nie wszystko. Planktona można też kupić w zestawie z innymi śpiącymi zwierzakami. Kotek imieniem Coco oraz świnka morska Fiki tworzą wraz z planktonem Sleepy Squad. Wsiadaj do śpilkolotu, lecimy w spanko. Oba zwierzątka również są w skali 1:9 i cały Sleepy Squad można kupić za 65 euro. Jak na moje, to niezła okazja. Jestem mega szczęśliwa, że ten maluszek trafił do mojej kolekcji. Absolutnie oczarował mnie swoją słodkością, ciągle wyciągam go z gabloty tylko po to, żeby sobie popatrzeć na tą śpiącą mordkę. A wy co myślicie o planktonie i jego kumplach? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli chcecie sobie takiego sprawić, to raz jeszcze zapraszam do opisu filmu. I dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia już niedługo.